pijawki radzą sobie wspaniale. Nadciśnienie, miażdżyce. Jest! Użarła! O, to ci brakuje tego. Pff, serotonina, pff, dopamina, pff, hirudyna. Pijawka robi naprawdę robotę. To jest fenomen natury, naprawdę. Mam gości dwojga gatunków. Pierwszy to gatunek ludzki. Pan doktor Tomasz Małecki, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ale pan doktor przyjechał nie sam, bo przyjechał również z gatunkiem zwierząt. Zwierzęta nazywają się jak, panie doktorze? Z łacińska Hirudo verbana. Hirudo verbana, czyli nasza po prostu z dzieciństwa pamiętana w gliniankach, w stawach. Wrzeszczałyśmy, jak się nam przyczepiała do czegokolwiek pijawka. Ale również pamiętacie, że pijawki, odkąd świat światem, albo ja sięgam pamięcią, może równo będzie mniej więcej, były też obiektem zainteresowania medycyny, alchemików, cyrulików, doktorów, prawda? Tak. Czyli ta pijawka coś w sobie ma. I oto, co w sobie ma ta pijawka, dlaczego jest powrót do leczenia pijawką i co to jest hirudoterapia, właśnie porozmawiamy z naszym ekspertem. Pierwsze pytanie, trochę wylałam już fundamencik. Co to jest hirudoterapia i jaka jest jej historia? Niech doktor mówi. Hirudoterapia jest jedną z naturalnych metod, które bardzo skutecznie wspierają medycynę konwencjonalną. I o tej skuteczności dzisiaj chciałbym dużo mówić, dlatego że chciałbym Państwa przekonać do pijawki jako do cuda natury, po prostu. No. Dobrze, dobrze, niech pan kontynuuje, dobrze. W małości siła. Dobrze. Właśnie chciałbym, żeby na koniec naszego spotkania pani buzia była w tę stronę. Dobrze, i będzie. Próbuj. Historia pijawki lekarskiej jest bogata i sięga przynajmniej 5000 lat. Gdybyśmy sięgnęli do starożytnego Egiptu, to w grobowcach egipskich pełnych różnych malowideł znajdują się również takie, które przedstawiają właśnie przystawianie pijawek do chorych pacjentów. A oni mieli tam, oni byli tacy, wiesz, łebscy, nie? Oni byli ogarnięci. Jak zbudowali piramidy, to i docenili na pewno. I do dzisiaj nie wiadomo, jak to zrobili. To prawda. To prawda. Nie jesteśmy w stanie przywrócić, mając do dyspozycji tylko to, co było w tamtych czasach, nie jesteśmy w stanie zbudować piramid i ja jestem z tego powodu bardzo dumna. Główmy się dalej, ale pijawki na piramidach i grobowcach egipskich zostały zauważone i szły dalej. Szły dalej, poszły na przykład do Indii, gdzie zostały wprowadzone do kanonów słynnej ajurwedy, a więc myślę, że nobilitacja jest absolutna. Poszły też do Europy, między innymi do starożytnego Rzymu, gdzie słynny Galen opiewał ich... ojciec farmacji. Jakby nie było. Ta. Opiewał ich skuteczność i to właściwie w szerokim zakresie, między innymi w działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, w gojeniu się ran. Do tego oczywiście starożytna Grecja i słynny lekarz w tamtych czasach. W tamtych czasach mam na myśli lekarza i czasy II wieku przed naszą erą. Słynny Herophilos, który również wspominał o tym, że warto korzystać z dobroczynnej działalności pijawki. Dobra, to wiadomo już od dawna, ale chciałabym teraz dopytać, bo jakby ja na razie mam dystans do tej bioróżnorodności. I tak ten dystans jest zupełnie niezły. Na stole, tak, dystans mam, ale... To skoro cyrulikowie, kapłani faraonów, Galen i inni zajmujący się wtedy naszym zdrowiem i dbaniem o nie, skoro sięgali po pijawki, to mogli nawet nie wiedzieć, dlaczego one tak działają. Ale my pewnie już wiemy. Proszę powiedzieć mi, dlaczego te pijawki w ogóle są korzystne? Bo mnie się z dzieciństwa kojarzą tylko z okropnym wydarzeniem, jak kąpałam się w gliniankach, że mi się przyczepiła pijawka i dostawałam histerii. Co w nich jest? Dobrze, ale gdy się przyczepiła, co było dalej? Dalej moja babcia, bo się mną zajmowała przez wiele lat, po prostu ją odrywała, wyrzucała, a uspokajała Beatkę, przytulając pół godziny. Tak, tyle się działo. Natomiast rozumiem, że działo się w sensie klinicznym to, że ranka krwawiła, prawda? Tak. A no właśnie. No tak. I tutaj dochodzimy do... Tak dosyć długo nawet krwawiła. Tak. I właśnie, dłużej niż zwykle. I właśnie między innymi o to chodzi w kuracji pijawkami. Czyli mówimy o związku, który nazywa się hirudyna. Czyli jest to ten taki hasłowa substancja, która wspaniale rozrzedza krew, która eliminuje po prostu skrzepy. Czyli krótko mówiąc, możemy iść dalej. To naturalna heparyna trochę? Trochę tak. Trochę rzeczywiście tak. I tutaj otwiera się przed nami ocean właściwie wyobrażenia o człowieku, jego organizmie. Czyli jeżeli weźmiemy sobie pacjenta, który ma układ krwionośny, w którym bije serce tak. I naczynia, tak. Ale przychodzi z jakiegoś powodu... Są tacy, tak, nie? Zdarzają się. To w tym momencie okazuje się, że ten pacjent może mieć problemy na przykład z arytmią, może mieć z nadciśnieniem, może mieć z chorobą niedokrwienną serca, ale mówimy też o takich chorobach, nazwijmy to cywilizacyjnych, jak cukrzyca, jak na przykład obrzęki podłudzi, jak hemoroidy. W ogóle obrzęki. Chociażby. Tak? O, hemoroidy, żylaki. Tak, tutaj jeśli chodzi o pani kanał, myślę, że warto zwrócić uwagę na panie po mastektomii. Tam jest olbrzymi problem związany właśnie z obiegiem limfy. I pijawki radzą sobie wspaniale. Orety, że tak powiem. Mogę powiedzieć tak, o, Władek, coś podobnego. Oczywiście nie udając niczego i nie robiąc kabaretu, ja jestem też, użył pan bardzo dla mnie ważnego słowa, bo ja mam medyczne wykształcenie i jestem wielką fanką też korzystania z różnego rodzaju źródeł i metod naturalnych. Nie lubię jednej rzeczy. Nie lubię, kiedy te dwie dziedziny nazywane są alternatywnymi. Nie lubię słowa medycyna alternatywna. Kocham pana za to już, że użył pan na początku słowa, które ja propaguję. Medycyna komplementarna. Bo ta alternatywność powoduje, że tworzy nam się taki rozdział szamaństwa, takich w ogóle już kuku rzeczy, a kompletne negowanie tego jest po prostu przeciwne Hipokratesowi, bo szkodzi, dlatego że nieużywanie tych metod po prostu szkodzi. Bardzo się cieszę z tej komplementarności, bo z nią się dobrze czuję. Z alternatywnością rzeczywiście, nie. To jest takie plastikowe również dla mnie słowo, tak. Absolutnie zaniżające nie tylko ten rodzaj medycyny, ale absolutnie te cudowne, bo tak to będę dzisiaj podkreślał, cudowne dary natury jest, dla człowieka. Ta strona, zdrowia. Ale znowu druga strona jest taka, że te metody naturalne nie powinny eliminować nam metod konwencjonalnych, żebyśmy też nie zabrnęli w kozi róg i przestali korzystać z tego, co nam medycyna, tak. Myśl medyczna przyniosła. Nie absolutnie. Róbmy tego. I nie robię i no, jesteśmy pośrodku. Jak najbardziej, dlatego wspominałem, że hirudoterapia wspaniale wspiera medycynę konwencjonalną, jak najbardziej. Dobra, a teraz chciałabym wejść trochę w kuchnię pijawek, to znaczy zapytać się tak, jak to jest? Czyli ta pijawka przystawiana do nas, bo to się nazywa przystawianie pijawek, prawda? Okay. Ona co? Wgryza się w naszą skórę, robi tam raneczkę i co dalej? Tak. Może powiem w ten sposób. Pijawka ma dwie przyssawki. Jedna z nich służy do tego, żeby się doczepić do podłoża albo do skóry, natomiast druga służy do tego, żeby się przyssać w miejsce, w którym ona chce żerować. I dopiero na dnie tej przyssawki, powiedzmy, gębowej, znajduje się kolejny cud natury w cudzie natury pod tytułem trzy szczęki, ułożone w specyficzny sposób, zaraz o tym powiem, które mają między 69 a 91 zębów. Czyli w sumie dysponujemy aparatem 270 miniząbków. Automatycznie pijawka wytwarza substancje znieczulające. W związku z tym można powiedzieć, a propos tego, co pani powiedziała, że to wgryzienie się w sumie jest niebolesne lub przypomina lekkie ukucie pokrzywy. Czyli ona tam tymi zębami, tam jakiś tam mechanizm straszliwy jest, że ona tam się, tak. Może nie straszliwa, a taki powiedziałabym zorganizowany dobrze, że ona się wpija. Po co ona potrzebuje naszej krwi? Zacznijmy od tego. Czego ona chce w ogóle od nas? Ona chce od nas, nazwijmy to, erytrocytów, czyli krwinek krwi. Czyli nasza krew jest jej pożywieniem. Absolutnie tak. Przy czym tutaj jest jedna ciekawostka. Mianowicie mówimy o Hirudo verbana. Pijawek na świecie jest około 680 gatunków, więc dużo. W Polsce 47. Natomiast tylko część Dobrze. Tylko część tych pijawek jest pasożytami. Czyli część pijawek, bo to też myślę, że nie wszyscy wiedzą. Nie szukasz żywiciela. Są to po prostu właściwie chłopako-dziewczyny, bo to są obłoniaki, którzy aktywnie łapią sobie inne żyjątka. Czyli pijawka niekoniecznie musi kojarzyć się tylko i wyłącznie z piciem krwi. A proszę, no proszę. Ale one tamte nam są nieprzydatne. Dobra, czyli tak. One potrzebują nas, tak jak komar, tak, do wypicia naszej krwi, tak jak kleszcz. Czyli żywią się naszą krwią. Tak, przy czym komar nie potrzebuje krwi do życia, tylko do tego, żeby dojrzewały jaja, które składa. To jest inna bajka. To życia, weź to. Okej, okej. Może tam... No, okay. Chcę być precyzyjny, bo to naprawdę jest istotne, jasne, jeśli chodzi tak o biologię pijawki. Ale pijawka w takim razie, ona potrzebuje naszej krwi, to mamy w naszych żyłach jej papu. Tak. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy pijawko-honorokrwiodawcą, tylko ona w związku z tym, że je sobie u nas ten obiad, lunchik czy śniadanie, to ona coś nam wpuszcza. Ależ, oczywiście. I oprócz tej hirudyny, która ma właściwości przeciwzakrzepowe, przed programem pan powiedział, że ona ma jeszcze całą masę innych substancji. Tak. Podobno 300 i nie poproszę, pan wszystkie wymienił, ale przynajmniej kilka jeszcze i ich działanie poprosimy. Dobrze. No, tak jak wspominaliśmy, jest hirudyna, która jest wyjątkową substancją, która rozrzedza krew i jej działanie nie zależy od żadnych innych substancji, które we krwi mogą być już obecne. Jest po prostu niezależna, jednocześnie bardzo skuteczna. W ślinie pijawki znajdują się na przykład neurotransmitery. Dopamina, tak, serotonina, cytylocholina? Tak. Trzy główne? Tak. Jednocześnie mówimy o serotoninie, czyli mówimy... No, no, radość. Tak, tak, ponieważ zarówno ludzie... Happy hormon. Happy hormon, dokładnie tak. Zarówno ludzie, jak i zwierzęta, bo trzeba wspomnieć o tym, że hirudoterapia stosuje się również u naszych milusińskich, czyli u psów i kotków. Tak? Tak. I one... Jak mają zły nastrój? Nie, jak są chore. Jak są natomiast chore. One mają fantastyczny nastrój. Nawet agresywne psy leżą spokojnie w momencie, kiedy pijawka jest... No tak, one czują, że tam się coś dobrego dzieje. Naprawdę. Dobra, czyli mają neurotransmitery. Razie. Dziewczyny... Tak. Taka pijaweczka zamiast czekoladki może nam dobrze zrobić. Może dobrze zrobić, jak najbardziej. Co jeszcze? I tu przepraszam, bo będę wchodził słowo, ponieważ mógłbym gadać tak do następnej niedzieli. Ja panu nie dam, bo to zawsze ja zagaduję. My uwielbiamy te stworzenia, kochamy je i jesteśmy im bardzo wdzięczni. Dlatego tak się, przepraszam, wtrącam. Ponieważ mówimy o tym, że może być to zamiast czekolady lub do czekolady, to proszę pamiętać, że możemy stosować pijawki profilaktycznie, ponieważ nie wiemy, co i kiedy nas spotka. Nie wiemy, czy coś w środku już jakiś robal nas gryzie. Jeżeli byśmy zastosowali pijawki profilaktycznie, bo mówimy teraz o kwestiach diety, modne są kwestie wysiłku fizycznego, prawda? Tak. Mówimy o suplementach, super, tak, wszystko super. Natomiast profilaktyka pijawek, być może to jest coś, czym państwa zaskoczę, jak najbardziej jest skazane, na przykład raz na kwartał, bo w tym momencie pijawka robi to wszystko, o czym no, po części dzisiaj mówię, czyli między innymi wpływa na jakość krwi i jej rozrzedzenie. Dobra, czekaj kochany, to w takim razie jak już wiemy, co ona tam wpuszcza i jeszcze oprócz hirudyny i neurotransmiterów jeszcze jest 298 innych substancji, o ile mówisz, dobrze, 300, dobrze tak, odjęłam. Tak, tak, tak. Nie będziemy dzisiaj ich wszystkich mieć, to zechcę może sobie doczytać, jest dużo też materiałów na temat hirudoterapii w sieci, również na waszej stronie, a strona to jest pijawki.org@gmail.com, zaraz wjedzie na pasku, ale to wszystko brzmi tak, ale ja na razie jeszcze nie wiem, kiedy mam się zgłosić. Jasne. I pytanie moje jest, w jakich dolegliwościach naszych, poza tą profilaktyką, którą pan tutaj podkreślił, to w jakich dolegliwościach powinniśmy gdzieś w naszej okolicy tego gabinetu hirudoterapii poszukać, a jest ich coraz więcej? Tak, tak samo jak coraz więcej jest niestety dolegliwości. W związku z tym nie sposób wymieniać wszystkie, natomiast jeszcze raz wracam do człowieka, bo tak traktujemy człowieka holistycznie, jako do całości. Tak. Jeżeli w naszym piersi bije serce, to mówimy chociażby o kwestii choroby niedokrwiennej serca, nadciśnieniu, miażdżycy. No wiesz, to To jest długa lista nazw tutaj się zapisuje oczywiście. Już. Natomiast dlatego chcę tak troszkę przeskoczyć. Tak, ale my jakby też wiele z nas ma te dolegliwości, więc ja wcale się nie nabijam z tego, tylko mówię, że tutaj wśród naszych widzów jest długa lista osób, które powinny się tym zainteresować, bo my cierpimy na te historie właśnie. Jak najbardziej. My cierpimy dzisiaj na choroby cywilizacyjne pod tytułem nadciśnienie, ale też cukrzyca. Tak. No i insulinooporność, czyli ten stan przedcukrzycowy jeszcze. Czyli pijawka, właściwie substancje zawarte w jej ślinie, regulują poziom cukru. One często pomagają w zachowaniu kończyn. To w ogóle my sobie nie zdajemy sprawy. Czy chorobie Birgera czy Reynota? W momencie, kiedy żyjemy na co dzień, biegamy, to wydaje nam się, że jest wszystko ok. Natomiast jeżeli dobija nas choroba, to okazuje się, że w tym momencie szukamy na siłę, Panie Boże, ratunku. I w tym momencie pijawka robi naprawdę robotę. Do tego na przykład kwestia miażdżycy, o której powiedziałem, kwestia depresji. Czyli układ krążenia. Poczekaj, po kolei. Układ krążenia. Jeżeli mamy arytmię, nadciśnienie, miażdżycę, jesteśmy po incydentach, nie wiem, zawałowych, tak? To... Tutaj wspomnę jeszcze, przepraszam, o jednej rzeczy. Po incydentach udarowych, część pacjentów, oprócz tego, że mają ograniczoną ruchomość, mają również niestety pewnego rodzaju przykurcze mięśniowe. Tak. Ci ludzie nie tylko nie mogą chodzić, ale oni cierpią strasznie. Okazuje się, że terapia pijawką powoduje, że ci ludzie wstają na nogi. Ci ludzie nie cierpią. To jest fenomen natury, naprawdę. No dobrze, czyli układ krążenia. Powiedział Pan o całym metabolizmie, czyli cukrzyca, insulinooporność, te historie. Czy również w przypadku na przykład chorób autoimmunologicznych, takich jak choroba Hashimoto, która jest teraz powszechna, czy stwardnienie rozsiane, czy toczeń rumieniowaty, czy również w chorobach autoimmunologicznych można podjąć próbę pomożenia sobie pijawkami? Uważa się, że tak. Do tego wszystkiego warto zauważyć ten czynnik endorfinowy, między innymi również. O, znowu! To jest bardzo ważne. Hello. Tak. Ja mam chyba jakieś stado pijawek w środku, bo ja generalnie jestem radosna, jak to moja córka mówi, że wymiotuje tęczą. To pewnie mam w środku tam trochę tych... Widzi Pani, im dłużej rozmawiamy o pijawkach, tym buzia robi się w tę stronę. Jak najbardziej możemy mówić o takim zakresie. Co jeszcze chciałem powiedzieć a propos pijawek, bo moim zdaniem często nasi pacjenci cierpią na takie dolegliwości jak bóle kręgosłupa. Dzisiaj bardzo pospolite. Tu w tym zespole, który dzisiaj Pana obsługuje, przynajmniej ze 3 osoby na to cierpią. No właśnie. Tam jest rwa kulszowa, często pojawia się zapalenie korządków nerwowych. Tak. Tu jest pole do popisu, ponieważ wszelkie w sumie bóle mięśniowe i kostno-stawowe, również kontuzje sportowe, więc pijawki są idealne dla sportowców, nie tylko dla osób wiekowych, dla każdej grupy wiekowej. Jak najbardziej sprawdza się. A dzieci, jeżeli nie oszaleją ze strachu, to też można można je wspierać różnymi. No to znaczy ogólnie przeciwwskazaniem są dzieci poniżej 10 roku życia, ale z pewnymi wyjątkami. Już. Ale nastolatki jak najbardziej, tym bardziej, że dzisiaj nastolatki są bardzo aktywne i psychicznie, i fizycznie. A alergie? Jak mamy dzieciaka, który nam, wie Pan, teraz okres pylenia i w ogóle jak najbardziej. Drama, tak? Jak najbardziej, to znaczy powiem więcej, są spektakularne wyniki, jeśli chodzi właśnie o alergie różnego rodzaju. U dorosłych też o alergię można? Jak najbardziej. No to ja jednego kandydata mam w rodzinie, którego być może do Was do Łodzi, jak Wy jesteście w Łodzi, prawda? Jesteśmy w Łodzi. Ale słuchajcie, tak naprawdę w każdym większym mieście się w tej chwili już tworzą, ponieważ centrum właśnie, z którego pochodzi Pan doktor, czyli Akademia Zdrowia i Instytut Medycyny Holistycznej, również prowadzi, uwaga, zajęcia i warsztaty przygotowujące do bycia hirudoterapeutą, tak? Czyli do tego każda z Was może po takim szkoleniu otworzyć gabinet hirudoterapii. Ja nie będę pytać, czy to się opłaca, ale sądząc po liczbie rzeczy, na które pomaga, pewnie głodem nie przymierają. To jest kiedyś zrobimy o tym też temat, tak? Żebyście zrobili dla nas specjalny kurs, bo my jako mądre babcie mamy bardzo fajne pole do tego, żeby się tego nauczyć. Tak, natomiast żeby się tego nauczyć, trzeba rzeczywiście przejść kurs, dlatego że to nie jest tylko kwestia samego kursu jako nazwy czy certyfikatu, ale trzeba nabyć pewne kwalifikacje, przekonać się również do zwierząt, mieć wiedzę proceduralną i tak dalej, i tak dalej. Świetnie się składa. Wiemy już, że tak naprawdę z każdą dolegliwością można przyjść, zadzwonić, skonsultować. No ja teraz przekonuję się, Poprosimy pijawkę, która jest zainteresowana naszą współpracą. Jezus Maria, dziewczyny. Na co zwrócić uwagę, idąc w takie miejsce? Na pewno każde porządne miejsce musi mieć stronę internetową. Na stronie internetowej, Aniu, ja ci po prostu odpowiadam. Na stronie internetowej na pewno są napisane certyfikaty, jest zespół i tak dalej. Więc myślę, że jeszcze raz proszę o adres pijawki.org@gmail.com. Jakby przypadkowo są dwie. To jest adres mailowy. Jest dla pani. Przepraszam. Czy możesz wpuścić na pasku adres? Proszę spojrzeć na rękę. Ona sobie teraz będzie chodzić i szukać. Hirudo verbana. Czego ona szuka tutaj? Szczęścia i bufetu. Ale co ciekawe... Nie, to nie ma, w ogóle przepraszam, nie ma w tym kompletnie, ja już ją kocham. Kompletnie nie ma w tym nic nieprzyjemnego. Ja muszę powiedzieć kilka rzeczy. Po prostu się ślizga taki zimny glucik. Ona za moment jest ciepła. Muszę powiedzieć coś bardzo ważnego. Tak. To są zwierzęta niedoceniane pod kątem ich intuicji. Chciałam powiedzieć, że inteligencji. W pewnym sensie tak. To znaczy, to nie jest tak, że teraz pani musi się bać, że ona panią będzie gryzła. Ja się w ogóle niczego nie boję. Jak chcę spróbować, proszę bardzo. Nie spróbuję, póki nie będziemy mieli intencji do odpowiedniego pacjenta. To jest zwierzę, które ma, jak powiedziałem, mocną intuicję biologiczną. Ale jak to? To znaczy, jak ja mam intencję ją tylko pokazać w kamerze, to ona ze mnie sobie śniadania nie zrobi? Nie, możemy sobie tak rozmawiać jeszcze pół godziny. Weź jakiś lanczyk wsuń tutaj. Słuchajcie, nic takiego, dziewczyny. W ogóle nie wiem, dlaczego miałoby to budzić obrzydzenie. Kompletna histeria, kompletny kit. Jeżeli w warunkach takich sterylnych, jak widziałyście na przebitkach zdjęcia, to jest przystawiane czyściusieńko, ona tą intencję halo, ugryź mnie teraz, nie chcę. Halo, halo. Niusia. Prawda, że jest milutka, cieplutka? W ogóle nie ma w niej nic niewłaściwego. Jeżeli ona miałaby mi pomóc... Nie chce się, słuchajcie, tutaj u mnie kulinarnie pożywić. Dobra, ja jej już nie będę męczyła, bo ona pewnie woli wodę niż... Jest! Użarła! Nie ruszaj, nie ruszaj! Sama zrobiła. Intencje powiedziałam, żeby mnie... Chciałam powiedzieć tak, nie czułam w ogóle momentu ukąszenia. Ale jest nieukąszona. Jak nie, jak tak? No nie, to jest tylko przystawka tylna. Aha. Nie, nie, nie. Ona się tego czepiła? No. Ona jeszcze nie je? Jeszcze nie. Ona na razie bada bufet, ponieważ pijawki dbają Patrzcie, co jest w karcie. One naprawdę dbają o bufet. Ludzie. I powiem więcej, pokażą na przykład, czy pacjent stosuje używki, ponieważ one nie są tak cudowne, że dostą się do każdego, tylko one są zainteresowane. Ale to jest kwestia organizmu. Kawa, każdy, herbata, każdy. Papieroski? Papieros to, znaczy może nie herbata, ale... A teraz poczułam okucie? Poczułam okucie, czy to prawda? Jest to możliwe, chociaż nie Poczułam lekkie ukucie. A coś, ja jej powiedziałam, spróbuj mnie. Poczułam lekkie ukucie. Czy to jest? Nie wiem, ona powinna teraz zrobić taką wypiętą dupkę, żeby można było to ocenić. Wypiętą dupkę powinna zrobić. Słuchajcie, jeżeli nawet tak się wydarzyło, to ja tak naprawdę poczułam takie ukucie, które jest 50 razy mniejsze niż komar. Czuję, teraz. Pan mi tego nie przystawiał, ona sama to uczyniła. No dobra, to teraz tak, to już wszystko wiemy, można się zgłaszać, różne dolegliwości, nawet dla dzieci powyżej 10 roku życia. Prawdopodobnie mam gościa tutaj, wpadła do mnie na śniadanko, ale teraz niech pan mnie z niej rozbierze. Co ja mam zrobić, żeby jej nie skrzywdzić? To teraz jak pani się sama ubrała, to się proszę teraz samemu rozebrać z tej pijawki. Zobaczymy. Poczekajcie, pokażę wam. O, tak to wygląda. Tak to wygląda, czy... O! Ona wisi na tych dwóch szczękach. Nie ma w tym nic strasznego. Kompletna histeria z tym, że my się tego brzydzimy. Absolutnie, jeżeli to jest lecznicze, to w ogóle dziewczyny nie ma w tym... ja byłam sceptyczna na początku i powiedziałam... Mówiłem, że burza się będzie robić do góry? Tak, tak. Jeśli mamy ochotę skorzystać z tej metody, to ja dla was przetestowałam, że to nie ma żadnej tutaj naprawdę filozofii. Po prostu miły glucik letni w temperaturze ciała. Ukucie, jeżeli się wgryza, mniejsze 1000 razy niż komar, w ogóle prawie niewyczuwalne. No i teraz nie wiem, czy ma tą dupkę do góry, czy nie. Ma tą dupkę do góry? Troszkę tak, natomiast ja bym chciał to zobaczyć już później po Może programie. Jestem jakaś niesmaczna, nieapetyczna jest. Ja to muszę powiedzieć, że zanim... Powiedz mi, że jestem nieapetyczna. A nie, no w życiu, no. Jest pani bardzo apetyczna, co widać na załączonym obrazku. Dobra. Natomiast muszę to powiedzieć. To ostatni gatunek, jaki się mną interesuje, no. Dobra, jedziemy. Afrodyta. Tak, właśnie. Jajo o jajo. No. W każdym razie chciałem powiedzieć, że żeby móc tak przestawić pijawkę, to trzeba najpierw zrobić wywiad z pacjentem, zrobić badania morfologii krwi. Dlatego ja mówię o tym, że nie kupujmy sobie na bazarze pijawek, żebyśmy sobie same przystawiały, bo i takie pomysły są. Certyfikowane. One, można je kupić u was, jak już ten kurs przejdziecie, tak? Bo można u nich na stronie po prostu zapisać się na warsztat, na kurs hirudoterapii. Jak najbardziej. Dostać papier, zainteresować się tym, pomagać ludziom i przy okazji też jakby dorabiać sobie, bo to nie ma co się oszukiwać. Wtedy kupić pijawkę. U nas. Jeżeli chce, u was, tak. Tak u was takie, wiecie, hodowlane z rodowodem. Tak można powiedzieć. Powiem więcej, z rodowodem. Hirudo verbana jest bardzo odporna i bardzo stabilna genetycznie. W związku z tym gwarantujemy, te pijawki podróżują po całym świecie. Dobrze, dobrze. Dziewczyny, jeżeli wpiszecie sobie na przykład hirudoterapia, to w internecie wyskoczy wiele miejsc. Jak sobie na przykład wpiszecie hirudoterapia Wrocław, to pewnie wam się pokażą gabinety we Wrocławiu. Oni i ten przemiły, ciepły, sympatyczny gość pomaga nam hirudoterapią w Łodzi, Akademia Zdrowia, Instytut Medycyny Holistycznej. Ja przeprowadziłam na sobie test, dziewczyny, nic strasznego. Można się bardzo łatwo pozbyć wszelkiego obrzydzenia, tylko trzeba się przemóc, żeby dotknąć. I tutaj nie ma żadnej filozofii. W trakcie piosenki, na którą was za chwilę zaproszę, on mnie będzie z tego rozbierał, bo ja nie chcę też tego zwierzaka skrzywdzić, tak? Bo ja nie wiem, ja sobie to odepnę, ale one naprawdę zasługują na szacunek. Tak, ja ją pogłaszczę. Tak jakby zaciągnęła mocniej, jak ją dotknęłam. Tak poczułam, że tak zaciągnęła. No ciekawy jestem, co będzie po programie. Nie wiem, ja będę po prostu, ja się uniosę nad ziemię, jak mi tą serotoninę wpuści i ta krew mi się rozrzedzi. Dzisiaj będzie energia. Ogień i dym. Dym będzie na ekranie dzisiaj. Jadę dzisiaj, słuchajcie, na rower się wydymić. Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy. Wiecie, gdzie się zwracać. Należy korzystać ze wszystkiego, co nam dała natura, a mądrość od 5000 lat na pewno nie jest bezwartościowa. Zarówno Egipcjanie, Rzymianie, Grecy, Chińczycy, Hindusi, wszyscy wiedzieli, że... XVIII-XIX wiek, Europa. Oj, dworskie leczenie. 80 milionów pijawek rocznie we Francji. Ludwikowie sobie... przebiegało przez całe Imperium Francuskie. Jeżeli mogę na koniec, to chciałbym powiedzieć dwie krótkie rzeczy. Dobra. Po pierwsze, a propos tego cuda. Chciałbym, żeby... A propos przekonania ludzi do pijawek. Wyobrażono sobie pewne ekologiczne, czyste, takie intuicyjne, jak powiedziałem, i inteligentne laboratorium w takim maleństwie, które ma, jak się uważa, około 300 różnych biosubstancji czynnych. I ono, to mikrolaboratorium, dostosowuje te substancje w zależności od kondycji psychofizycznej pacjenta, co jest w ogóle niewiarygodne, nie ma takiego urządzenia. Tego żywiciela. Tak, swojego bufetu, bo dba na pewno o niego i to taki jak papierek lakmusowy ma, który jakby, jak sobie spróbuje naszej krwi i zrobi tak, o, to ci brakuje tego, serotonina. Na przykład. Drugi raz zaciągnie, brakuje ci tego, dopamina, hirudyna. Soli pieprzu tylko nie ma, a tak jest wszystko. Matko, ale to jest niesamowite, że jakby one mają ten czytnik tego, co ich żywiciel ma w niedoborze. No wyobraźmy sobie laboratorium. Przyprawiają to jedzenie. Dobra. I ostatnie zdanie, które chciałem powiedzieć. Tak jak mówiłem, te trzy szczęki tworzą pewnego rodzaju mikrorankę, która się zasklepia oczywiście. Natomiast ona... Odklej mi ją, kochany, na ekranie i zobaczymy, czy ona była wszczepiona, czy nie. Dobra? Czy tylko była przyssana? Mocno się trzyma. Wolałbym jednak zrobi. O nie, jednak, poszła. Jednak nie. Jednak nie. To jest już teraz... Jest mikroranka. Jest. Czyli wczepiła się. A to jest absolutnie mikroranka. Proszę bardzo. Tak. I teraz, gdybyśmy to powiększyli, czyli ona już jadła, nie mogę jej tu wrzucić. Tak. To ta ranka w związku z tymi trzema różnymi, znaczy trzema krzywymi, zakrzywionymi szczękami tworzy taki kształcik przypominający logo Mercedesa. Tak. I my, właśnie tak. Naprawdę. I my, hirudoterapeuci, mówimy, że jest to Mercedes w swojej klasie. Tak bym chciał zakończyć. Dziewczyny, jeśli chciałybyście dbać o swoją kondycję oraz o swoich bliskich, Mercedesem w swojej klasie, czyli pijawką, polecam hirudoterapię, a ja zapraszam Was na nieco bardziej może banalny, aczkolwiek bardzo ważny temat. Nasz moduł W co się bawić i Amelka Cieśla za chwileczkę nam pokaże, jak zabawiać się z naszymi wnukami, a my serdecznie dziękujemy za przyjazd. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu.